co Polska dała światu? Najwięcej to właściwie dała Stanom Zjednoczonym i Rosji. Generał angielski, słynny Aleksander, powiedział, że Polacy są jego najdzielniejszymi żołnierzami. U nas za dużo historyków pisze sucho po niemiecku, a jestem za francuskim stylem pisania, barwnego, z anegdotami. O, a propos, przypomniała mi się jedna. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj gościmy pana Jerzego Roberta Nowaka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam gorąco. Dzień dobry. Spotkaliśmy się na targach książki patriotycznej w Piekarach Śląskich. Widzę, że tutaj pan przyniósł swoje książki, co Polska dała światu, Przemilczane zbrodnie oraz książkę o Jerzym Robercie Nowaku. Może niech pan... No nie tylko, tam jest kilkanaście książek, a ta książka o mnie to jest o tyle... I jestem z niej dumny, bo mało historyków dostało taką książkę za życia, a tam jest ze 100 osób, które się wypowiadają, z tym z 15 profesorów, liczni parlamentarzyści, dwóch biskupów, w tym biskup Dec ze Świdnicy i biskup Frankowski i bardzo przeze mnie lubiany Tadeusz Piszbach, były reformator partyjny i naprawdę głęboki patriota oraz Witkowski, ten, który prokurator prowadził sprawy o zabójstwo księdza Popiełuszki, był usuwany za krnąbrość polityczną. A to, panie profesorze, to jakby pan uchylił rąbkę tajemnicy z tej książki. Coś takiego, taką ciekawostkę na pański temat, o której na przykład nie wiedzieliśmy. Chociaż jedną, żeby zachęcić do zakupu książki. Zacznę od tego. I to jest w książce Wichr życia, w moim pierwszym tomie wspomnień, że wychowałem się pod patriotycznym wpływem dziadka, bo ojciec zginął w 1945 roku, już na początku w obozie w Niemczech. I dziadek mnie tyle opowiadał o tradycjach powstańczych, ołakowskich i innych, to było znaczące. W 1956 roku ogromnie przeżyłem jako 16-latek powstanie węgierskie i zacząłem się uczyć na własną rękę węgierskiego dość skutecznie, bo po roku, jak pojechałem na Węgry, na Uniwersytet Letni, to od razu poderwałem fajną węgierkę, to moja pierwsza wielka miłość i która, no w każdym razie było to fajne. I żyłem odtąd Węgrami, a było to tyle ważne, że na Węgrzech były reformy w latach 60. i mogły być wzorem dla Polski, zwłaszcza reforma gospodarcza. No i dotąd pisałem zresztą o reformach Orbana, którego cenię bardzo mocno wbrew niektórym jego wrogom, także w Polsce, bo Orban był dużo skuteczniejszy w walce z siłami starego, takimi jak u nas w Platformie Obywatelskiej czy w Unii Wolności. On oczyścił Węgry z wpływów Sorosa, przepędził Uniwersytet Sorosowski, przepędził większość zagranicznych supermarketów i banków zagranicznych i w prasie zwyciężyli patrioci w mediach. U nas tego nie ma niestety. Ale czy to prawda, bo nie wiem, może pan ma tutaj większą wiedzę na ten temat, ale pan redaktor Stanisław Michalkiewicz nieraz przytacza historię właśnie... Jaki pana, redaktor? Michalkiewicz Stanisław. Tak. Znany pan redaktor. Tak, to no przecież lubimy się. Tak. Przytacza właśnie taką historię, że na Węgrzech dzięki temu Orbanowi udało się przeprowadzić reformy dzięki temu, że służby mu na to pozwoliły. Weźmy to trochę z odrobiną soli. Michalkiewicz nie jest historykiem ani obserwatorem Węgier. Ja znam ten język bardzo dobrze i mam tam bardzo wielu przyjaciół, choć mi ostatnio... Czyli to bardziej publicystyczna była? Nie, to jest fantazja trochę Michalkiewicza. W każdym razie służby mu może nie przeszkadzały, dlatego że był twardy. Jak u nas politycy z PiS-u byli więcej, to nie doprowadzili do właściwego rozliczenia przecież tych wszystkich. Tylko poza tym, że ten aparat wojskowy trochę oczyszczono. Także tu jedną może być zarzut wobec Orbana, że nie popiera Ukrainy, ale tu są różne względy.
przede wszystkim to, o czym się u nas zapomina, że na Ukrainie jest mniejszość węgierska i próbowano ją ograniczyć, jeśli chodzi o szkolnictwo. A Orban jest ogromnie uczulony na temat wszystkiego, co węgierskie. Tu jest ta różnica, że na przykład Jarosław Kaczyński, o ile wiem, ocenię go za wiele rzeczy, ale na przykład nie był moim zdaniem, tak pamiętam, w Wilnie, na cmentarze na Rosie, a Orban co roku jeździ do muzeum, na Uniwersytet Węgierski w Kolozsvárze, w Siedmiogrodzie w Rumunii z wykładem. On walczy o wszystkich Węgrów. A panie profesorze, no to właśnie, bo zaczęliśmy tutaj od tego, że fascynacja historią, patriotyzmem i tak naprawdę pan ją wyssał z mlekiem matki, można powiedzieć, tak? Przy udziale pańskiego dziadka, zasług pańskiego dziadka. Tak. A proszę powiedzieć, skąd ta fascynacja Węgrami? Bo to tak można powiedzieć, Polak, Węgier, dwa bratanki, natomiast nie każdy jest aż takim wielkim fascynatem historii węgierskiej. No tak, ale może zacznę od tego, że historię to pokochałem w wieku 6 lat. Czytałem taką popularną bardzo historię, gdzie były wszystkim przedstawiona Joanna Dargiewicza Orleańska, Napoleon. I rozmawiałem sąsiadów, mówiąc, że jak będę dorosły, to chciałbym być Napoleonem albo dziewicą orleańską, nie wiedząc, co to znaczy dziewica. Ale w 1956, będąc w gimnazjum w małym miasteczku nad Bugiem, Terespolu, przeżyłem ogromnie mocno te sprawy węgierskie i wtedy zacząłem się uczyć węgierskiego z węgiersko-niemieckiego słowniczka, z węgiersko-niemieckiego samouczka, bo nie było po polsku. Pojechałem po pierwszym roku na Węgry i uczyłem się w Kuwami, już znałem 1000 słów. No i nas na tym uniwersytecie w Debreczynie witano na dworcu całe mnóstwo Węgrów. Wtedy była też ogromna fala propolska na Węgrzech, bo wiadomo. I od razu tam na dworcu poznałem tą moją ukochaną pierwszą miłość. I tak się to ciągnęło. A potem to tłumaczyłem przy delegacjach węgierskich, przy grupach turystycznych. I myślę, że ten naród poznałem tak mocno, całą jego mistykę, historię. I po pewnym stopniu czułem się jak Węgier nieraz. A ma pan jakieś korzenie węgierskie, czy proszę? Węgierskie korzenie, czy pan? Nie. Nie ma. Arcypolak. Arcypolak, który pokochał Węgry, tak? Tak. Ale przyjaciół to mam tam bardzo dużo. A proszę powiedzieć o tej miłości, czy się zakończyła, czy ona później... Nie mogę kończyć, bo byłoby to może trochę zbyt intymne, ale utrzymywaliśmy potem kontakt. Oczywiście, rozumiem. Dobrze, a proszę mi w takim razie powiedzieć, bo widzę tutaj kolejne książki. Tutaj bardzo ciekawy tytuł, co Polska dała światu. Jest pan w stanie tak, no nie wiem, może 3 rzeczy, które można by było wyróżnić, co Polska dała światu, czy... No wiele. Ja tu wymieniam, no najwięcej to właściwie dała Stanom Zjednoczonym i Rosji. W Stanach Zjednoczonych to wiadomo, bo i Paderewski, i Modrzejewska, i syn Modrzejewskiej, Modejski, budowniczy mostów. Modrzejewskiej, czyli tak, aktorki, i, tak? No i przecież i Brzeziński, i powiedzmy takich i dowódców, generałów. A w Rosji to są książki, jak Polacy budowali Rosję. Niesamowita ilość polskich inżynierów, wynalazców w Rosji. Zglenicki, który odkrył ogromne złoża ropy naftowej w Morzu Kaspijskim i dzięki pieniądzom, jakie miał dzięki temu, to utrzymywał Polską Akademię Umiejętności. W ogóle nigdy nauka polska nie miała tak wielkiej sumy pieniędzy, jak wtedy, gdy on je przesyłał. No ale przyszedł przewrót bolszewicki i oczywiście skończyły się nasze prawa do tych działek, a szkoda. Poza tym, no nawet Ciałkowski, słynny twórca rakiet w Rosji, był synem zesłańca tamtych, no nawet korzenie polskie miała Nadjeżdża Krupska, żona Lenina, a tym się nie chwalił oczywiście, czy Dzierżyńskim. Natomiast
wśród muzyków, wśród pisarzy było mnóstwo pochodzenia polskiego, a nawet dowiedziałem się, że jeden z głównych rosyjskich oficjeli za Katarzyny też był pochodzenia polskiego. Gogol był pochodzenia polskiego, choć był antypolski, Dostojewski też. Także... Ale Dostojewski też był pochodzenia polskiego? Też pochodzenia polskiego, ale był antypolski. Chyba gardził Polakami w pewnym okresie swojej twórczości, prawda? No, on tam się zapoznał na zesłaniu chyba z nieciekawymi typami polskimi, ale... Bo twierdził, że Polacy się izolują, tak jakby... Ale miał pochodzenia. A Gogol był w ogóle antypolski, Taras Bulba, ale pochodził z rodziny polskiej. Także z takich... Było w Rosji przede wszystkim inżynierów, ile było polskiego pochodzenia. W pewnym czasie opanowali rosyjskie koleje żelazne i car bał się, że to może być niebezpieczne w przypadku konspiracji i że to ci pójdą do powstańców. Także poza tym u nas za mało się wie o ilości Polek asów wywiadu. Wiecie o Krystynie Skarbek, która nazywa się ulubioną szpiegiem Churchilla, ale to było szereg innych. Jedna miała kontakty z Kawalisem i przez to informowała Zachód. Poza tym w Stanach na przykład jest sporo aktorek pochodzenia polskiego i to wybitnych. Między innymi w Bach ta kobieta, która ma ciągle romansuje, nie pamiętam, gorąca, jak to mówiono, gorąca serce, czy jak to, też pochodzenia polskiego. Także mnóstwo aktorek, mnóstwo wojskowych. Poza tym na przykład szef lotnictwa pakistańskiego, autor wspaniałych komputerów w Szwajcarii, Kudelski, który nas zresztą ostrzegał przed zalaniem rynku przez cudzoziemskie produkty. Także, kobiety polskie zasłużone. Pierwsza, numer jeden, to Sigrida Świętosława, siostra Bolesława Chrobrego, jako Sigrida występowała w Skandynawii. Miała dwóch mężów, skandynawskich królów, i pokonała trzeciego Olafa Trygvassona w Wielkiej Bitwie i była matką słynnego króla Kanuta Wielkiego, który podbił Anglię i dała mu doskonałe wykształcenie, bo mówiono, że była dzięki niej Kanut Wielki był najbardziej wykształconym królem w epoce. Inna Polka, Izabela Jagiellonka, córka Zygmunta Starego, założyła niezależne księstwo Siedmiogród, który walczył, miał po stronie swojej Turcję, a walczył z Habsburgami. Jej powiernika, kardynała Martinuciego, zabili agenci cesarscy, a ona też była ogromnie wykształcona, znała szereg języków, no i stworzyła niezależne państwo Siedmiogród. I inna kobieta, którą jeszcze, hańska kochanka i żona Balzaka, tam i innych, ale... Ale żona Balzaka też była Polką, tak? Polką, tak? Hańka była Polką z Kresów i to z magnackiego rodu. Natomiast piękna postać Elżbiety Siejawskiej, wojewodziny bełskiej, która była wielką miłością i natchnieniem przywódcy największego powstania węgierskiego, Franciszka II Rakoczego z 1703-1711, gdzie on do niej uciekł z celi śmierci, bo już go Austriacy aresztowali za spiskowanie i miał być stracony. I tam przebywał parę lat w jej dobrach, aż przybyli wysłannicy z Węgier i przybył do powstania i dostał 600 zbrojnych. Co było bardzo ważne, że to były regularni żołnierze, bo tak armia Rakoczego to były na ogół
szlachta, chudopachołki i chłopi, nieregularni, tacy kiewlicze bardziej z zachowania, a on dostał to regularne armię. I po klęsce powstania znów się schronił w jej dobrach. Także jest dużo pamiątek na ten temat i właśnie do czego. Także Polki w ogóle błyszczały wielokrotnie w tych historiach różnych miejscach. No, mówiąc nawiasem jeszcze, żona sułtana Sulejmana, Rokosorona, o której był serial. I to właśnie ona faktycznie rządziła, nawet wpłynęła na uświęcenie paru jego synów z innego małżeństwa, ale ona była bardzo wykształcona i korespondowała z królową Boną, bo królowa Bona była antyaustriacka, antyhabsburska, a ta też była przeciw. I właśnie ja Bonę to akurat nie Polkę ogromnie cenię, bo była wspaniałą na tle ospałego Zygmunta Starego. Także różne kobiety w polskiej historii, nie mówiąc o Jadwidze czy Elżbiecie, a jeszcze Maria Skłodowska-Curie też może. To później Maria Skłodowska-Curie, Modrzejewska. Także tu się ten... No i Pola Negri. Pola Negri też, oczywiście. Tak. No to widzimy, że najwięcej Polska dała kapitału ludzkiego, na to wychodzi, prawda? Proszę? Kapitału ludzkiego dała najwięcej, czyli nasi ludzie po prostu byli największą, tak naprawdę największym aktywem dla świata. No byli. Tak. I co ciekawe, no odznaczaliśmy się w armii. Generał w armiach zachodnich. Generał angielski, słynny Aleksander, powiedział, że Polacy są jego najdzielniejszymi żołnierzami. No, takie są też fakty. Jeszcze mówiąc o Monte Cassino, o wyzwoleniu Bolonii przez armię generała Maczka Bredy. Ja byłem w tej holenderskiej Bredzie i z przyjemnością widziałem pomnik uczci żołnierzy generała Baczka. Holendrzy wspominali bardzo mnie to. Czyli Holendrzy o Polakach pamiętają. Część, bo Holendrzy w ogóle to jest sprawa bardziej złożona, bo część to jest ogromnie kosmopolityczna. Ja miałem taki, ponieważ moja przyjaciółka, kumpelka z filologii węgierskiej wyszła za mąż za Holendra, ja tam tłumaczyłem z angielskiego na ich ślubie i wtedy jej mąż Dick Halderczak był kosmopolitą, obywatelem świata. No i tak się złożyło, że gdy Jona wyjeżdżała, to urządziła spotkanie ze swoimi przyjaciółmi i ja, jak to przywinie, zacząłem ją przekonywać. Jolu, gdzie ty jedziesz? Do tej Holandii, gdzie tylko cywilizacja techniczna, Polska to owszem bunty, polska sztuka filmowa, Mrożek, inni, Węgry patrzy, świetna poezja węgierska, bo oczywiście też filmy, etc. A ty tam się znudzisz. Kiedyś owszem oni mieli malarstwo, Van Dyck, Van Eyck, Rembrandt, ale teraz to nic. I okazało się, ona powtórzyła to swemu mężowi Dickowi, on się tak zdenerwował, obudziliśmy w nim patriotę holenderskiego, powiedział, że przyszli mi listę 100 najwybitniejszych Holendrów XX wieku. A kto znalazł się na tej liście? Chociaż 3 nazwiska jakieś. No, to tego nie pamiętam. No może był taki Huizinga chyba był. Tam się, ale mało Holendrzy. No bo jeszcze kpiliśmy. Filmu nie mieli, tylko importowali z Niemiec albo z Anglii. Poza tym, co dalej, literatury słynne nie mieli. Ostatni tam to był jakiś antykolonialny pisarz. I ja muszę powiedzieć, że ja uznałem potwierdzenie moich wszystkich zastrzeżeń, gdy byłem na Holandii. To był mój pierwszy kraj zachodni, bo jechałem tam dopiero w latach 80., bo oglądaliśmy ciągle kroniki, ciągle słuchaliśmy radia,
A kroniki holenderskie to były do złudzenia. Tam się zajmowali takimi sprawami, że paruset Cyganów przeszło z Belgii do Holandii, co z nimi zrobić, deliberacje przez tydzień, albo czy drzewka bożonarodzeniowe należy wycinać, czy tylko wykopywać i znów zasadzać. Umierałem z nudy, u nas wszystko trzeszczało, Solidarność, tak, to byłem w 80 roku właśnie, chyba w listopadzie, a tam takimi się rzeczami bawili. Także... Ciekawe, ciekawe, rzeczywiście, no to... Ale za to, ale najlepsze jest kolenderskie, w ogóle uwielbiam języki, czytam w siedmiu, kilku mówię, w tym węgierskim, angielskim, dalej. Otóż ja jeździłem co drugi dzień do innego miasta holenderskiego, Amsterdamu, Hagi i tak dalej, i studiowałem słownik polsko-holenderski. Co się okazało? Że tylko 10% słówek to jest masy holenderskich, a przeważająca część to są 40% z angielskiego, na przykład brot, chleb, broń, chleb. Nawet szedł sień też z angielskim, jest 30% francuski i 20% niemiecki. Także... Ciekawe, lingwistyczna taka ciekawostka. Tak, tak, tak. No. Ale gardłowo, jak oni mówią, to straszne. To czyli nic nie zrozumie. Ale jak się czytało, to było to ogromnie wiele podobieństw językowych do tych języków. Natomiast cywilizacja techniczna, Filipsy, wszystko i tak dalej. To niesamowite. No to w takim razie płynnie przejdźmy do następnej książki, Przemilczane zbrodnie. Widzę tutaj sierp i młot oraz swastykę, więc rozumiem, że od roku 1939, tak? Przemilczane zbrodnie dotyczące II wojny światowej i sytuacji później. Na Kresach. 1939-1941 na terenie nad Kresach Wschodnich. I tam niestety były straszne zachowania wielkiej części mniejszości żydowskiej. I to był kłamliwy film Dzieci Grodna, którym bohaterem jest Żyd, zresztą teraz młody Żyd, narażony na antysemity w szkole. Nie było takiego młodego Żyda, który by sam po stronie polskiej. Stali z tyłu, za węgła strzelali do Polaków, do polskich żołnierzy. Właśnie spacyfikowano wystąpienie Żydów komunistów w Grodnie, za co potem zemścili się i rozstrzelali kilkuset Polaków. W ogóle bardzo wielu Polaków wysłano po donosach oficerów, po donosach żydowskich do Katynia, Starobielska i inne. I pisze o tym między innymi, o tym fatalnym zachowaniu Sarner, żydowski autor, który napisał Armię Anderca, zresztą bardzo przychylnie, pamiętając, że z tą armią uratowało się kilka tysięcy Żydów. A ja z kolei polecam tu książkę Richarda C. Lucasa, amerykańskiego historyka, Zapomniany Holokaust o Polsce. Wspaniała książka, jedna z kilku najlepszych historii Polski w II wojnie światowej. On zresztą też pisze o zachowaniu fatalnej mniejszości żydowskiej na Kresach, ale pisze o polskich wyczynach zbrojnych, o wywiadzie, o wszystkim. Napisał 5 książek o Polsce i nie ma żadnego odznaczenia. Tylko emigracja go uhonorowała, powinien dostać dawno Order Orła Białego, który Duda tak niesłusznie przyznał do Żeleńskiego. No to może najwyższy czas się zorganizować i przyznać mu taki Order. Ale takich jest więcej. Jest Francuz Bernard Marguerite, żyjący w Polsce 60 lat, zakochany w Polsce i w Polsce, bo ożenił się z Polką, którą poznał na obozie studenckim. Jego książka Bliżej Polski, którą Państwu ogromnie polecam, ma gdzieś 700 stron i jest pełna entuzjazmu dla Polski i doskonałych obserwacji. On poznał się na Michniku, Jeremku, krytykował ogromnie tą lewicę laicką za oszukanie Solidarności. A jak się poznał na Michniku, to znaczy w jakiej sytuacji się poznał? No, bo najpierw kiedyś poznał i ich reklamował. Kiedy byli uwięzieni, kiedy przed uwięzieniem jeszcze w marcu,
68, a potem przekonywał się do nich negatywnie. Martin, on jest bardzo gorący. Mówimy o Adamie Łuczniku, a nie o Stefanie. Mówimy o Adamie. O Adamie. On był poza tym gorąco wierzący i wierzy, że z Polski przyjdzie odrodzenie chrześcijańskiej Europy. W ogóle książka znakomita, bardziej mocno mi biło polskie serce z dumy, że ktoś, i to Francuz, który się przekabacił na Polaka, już wziął teraz, zrobił obywatelstwo polskie i też nie ma odznaczenia żadnego w Polsce. Są głupoty, że nie docenia się u nas tych najbardziej zasłużonych cudzoziemców dla Polski. No to może najwyższy czas faktycznie to zmienić i cieszę się, że pan profesor tutaj... No ja tym się zajmuję, bo z jednej strony ogromnie mnie fascynują wszystkie polskie osoby działające za granicą, ale także ci cudzoziemcy, którzy zrobili bardzo wiele dla Polski. A było tych co nieco, między innymi prymas Anglii, kardynał Hinckley, który stawiał Polskę za wzór dla innych narodów, za polską walkę przeciwko Niemcom. I co ciekawe, kiedy rządy Anglii i Francji nas zdradziły w 1939, głupio, bo same potem zapłaciły tą klęską w maju 1940 roku, to właśnie znalazł się Hinckley, znalazł się episkopat angielski, który wystąpił z poparciem dla Polski i dodam, był i ulubionego też Anglika, Roberta Van Sittarta, wiceministra spraw zagranicznych Anglii, który jedynego nie monachijczyka, jedynego nieugodowego wśród tej całej hierarchii EBZ-cie Foreign Office angielskim. Otóż Van Sittart napisał o słynnej propozycji, słynnej, u nas przemilczanej bardzo często, propozycji Piłsudskiego o wojnie prezydencyjnej, którą złożył w 1933 roku, bo doświadczył rada władzy rządowi Anglii i Francji. I napisał, oni odrzucili to, nic nie zrobili, a wtedy Niemcy były nieuzbrojone. I jak pisał Van Sittart, gdyby przyjęto przenikliwą propozycję polskiego marszałka, wojna światowa trwałaby parę tygodni i zginęłoby w niej 30 tysięcy ludzi, a nie 30 milionów. George Orwell słynny, wiadomo i rok 1984 i forma zwierzęcy, zareagował bardzo mocno w 1944 roku na tchórzostwo przekupnej prasy angielskiej, która powielała różne kłamstwa stalinowskie o tym, że to powstanie jest reakcyjne i inne, i napisał, będziecie się wstydzić za to, co tak nakłamaliście. Pozostanie to z wami do końca życia. Kto jest, ten zostanie zawsze. No właśnie byli tam, no angielski pisarz Chesterton, katolicki pisarz, który zawsze popierał Polskę. No mówię, w Stanach też można by wyliczyć tych propolskich twórców, że Francis Abbe de Gaulle ubolewał, że zostaliśmy zradzeni. Notabene de Gaulle był jako oficer francuski, przebywał w czasie wojny 1920 roku w Polsce, a tam jest d'Abernon. Napisał 18. zwycięska bitwa w świecie o tej bitwie warszawskiej. No i na przykład świetny angielski atasze wojskowy Carton de Wiart, który był wtedy w Polsce na początku lat 20. i rozwścieczał antypolskiego Lloyda George'a, premiera niestety, tym, że ciągle się upominał o Polaków, i on pokochał Polskę całość za odwagę, za wszystko. Więc mówię, my powinniśmy więcej popularyzować też. Zaczekamy, że nas za mało się popularyzuje. No, a były oczywiście Normandeliusz. A nie pamiętamy, żeby chwalić tych, którzy nas chwalą i doceniają, no, prawda? No właśnie, powinniśmy ich więcej doceniać. A właśnie,
Gdy była Jałta, zdrada Polski i innych krajów, w Jałcie było 29 posłów w Izbie Gmin, którzy zaprotestowali przeciwko zdradzeniu Polski. To też warto pamiętać. Ja uważam, że nawet można byłoby zrobić zjazd ich potomków, że Polska pamięta. Powinniśmy więcej to wyrażać. Ja uważałem za ogromny błąd, że święto niepodległości zostało stulecie niepodległości tak słabo uczczone. No idiotyczny pomysł z tym jachtem, który objeżdżał tam świat, tylko to miało być. Trzeba było zwołać wielki zjazd przyjaciół Polski, polonofili z różnych krajów. No na przykład mój przyjaciel Węgier, Gyergy Gemery, od 56 do emigracji w Anglii, on zorganizował manifestację pod pomnik Weba, od którego zaczęło się powstanie. Wydał antologię poezji polskiej, pisał wielu Polakach. No te osoby trzeba o wiele bardziej cenić. Też nie wiem, czy ma jakiekolwiek odznaczenie polskie. No to całkowicie się z panem profesorem zgadzam. A teraz proszę mi powiedzieć, czy znajdą się te osoby w pańskim alfabecie? Bo z tego oczywiście, typu, tak? Oczywiście. To będzie nie tylko polski, ale postacie z różnych krajów. Właśnie tam z Węgier oczywiście sporo. Ale na przykład... może jeszcze przerwę, przepraszam panie profesorze, bo pan zamierza pisać książkę, prawda? Alfabet Jerzego Roberta Nowaka. Trzytomowy, 1500 stron, tak jest zakrojony. A ta historia Polski będzie z dwa tomy, to jakieś 600 stron. No i między innymi będzie też mój ulubiony generał amerykański Patton, który chciał ofensywy na Europę Środkową, wbrew głupiemu Eisenhowerowi i Rooseveltowi. I wtedy to była szansa wyzwolenia Polski i Czech. Przez armia Pattona była bardzo blisko Czech i zabroniono wejścia do Pragi i tak dalej. Beneš, zresztą agent sowiecki, prezydent Beneš, agent sowiecki od 1938 roku. Tak się układał z Rooseveltem. Także. Ale Patton był ogromnie dzielny, antykomunistyczny i zginął w katastrofie samochodu, prawdopodobnie dokonanej przez wywiad rosyjski. A propos, czy wie pani, że a propos katastrofy Gibraltaru, że wtedy na Gibraltarze szefem wywiadu angielskiego był czołowy szpieg sowiecki. Właśnie. Tym filmy. Bo chodzi o śmierć Sikorskiego. Generał Sikorski, tak, tak. No to tego nie wiedziałam. No to rzeczywiście, czyli już wtedy można zobaczyć, jak ta agentura... No, wokół Roosevelta, czołowy agent, świadomy albo nieświadomy Hopkins, głupawy ambasador w Rosji, Davis, który... dostał potem order Lenina najwyższy, który wychwalał Rosję jako niemal kraj wolności. No i był dziennikarz amerykański Durant, który na początku lat 30. był w Rosji. I wtedy, kiedy był wielki głód na Ukrainie, w którym zmarło 7-8 milionów ludzi, to pisał, to nieprawda o głodzie, to są fałszywe ogłoski. Także były różne rzeczy. Ale pamiętajmy też o tych, którzy byli mądrzy, szlachetni i przenikliwi. Tak, trzeba koniecznie to nagłaśniać i tutaj się całkowicie z panem profesorem zgadzam. A proszę mi powiedzieć, to może w takim razie od jakiej pańskiej książki warto zacząć tak naprawdę przygodę, jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z patriotyzmem, z historią Polski, to która z pańskich książek nadaje się najbardziej tak, na taki wstęp? Polskich? Jasienica. A, czyli od Jasienicy, bo ja bardziej Polska, Piastów, Polski, Jagiellonów, Rzeczpospolita, Bojga Narodu. A z moich książek, no, szereg. To Polska dla światu, właśnie o tym, co zrobiono za ten. Moje wichry życia, autobiografia i bardzo krytyczna książka o prezydencie Dudzie. Teraz go popieram, bo nie mam wyjścia. I tym bardziej, że i przedtem był taki Trzaskowski kontrkandydat, ale ja ogromnie krytycznie go oceniam, zwłaszcza, że zablokował
reformę sądów, którą przygotował Ziobro, bo jestem w ogóle entuzjastą Ziobry, którego znam bardzo dobrze od lat. Poza tym, no te przemilczane zbrodnie. Poza tym ja dałem taką, żeby Polska, dwa tomy o historii polskiej, dość rozległe, anegdotyczne miejscami. W ogóle jestem za żywym pisarstwem, którego brak u wielu naszych historyków, a kiedyś było. To nie tylko u eseistów jak Jasienica, ale przecież Bobrzyński, jak pisał bardziej Askenazy w swojej książce o księciu Józefie Poniatowskim i tak dalej. U nas za dużo historyków pisze sucho po niemiecku, a ja jestem za francuskim stylem pisania barwnego, z anegdotami. O, a propos, przypomniała mi się jedna, to właśnie, to już z tej historii Polski powojennej. Czasy Gierka. Upadła propozycja podwyżki cen po zajściach wybuchu wrzenia w Radomiu i Ursusie. Spotyka się biuro polityczne i naradzają się w smutnym nastroju, co zrobić, bo sytuacja gospodarcza jest zła, podwyżka nie przeszła, a ja to, co powiem, to jest zapisków byłego ambasadora Rurarza, który został po stanie wojennym w Japonii, odmówił powrotu. Otóż i Jagielski zaproponował, żeby całe mięso odtąd sprzedawać tylko w konserwach i zam się wytłumaczy podwyżkę cen, no bo będzie konserwa, koszty cen. A na to Rurarz powstał i powiedział, że drodzy towarzysze, ja czytałem w jednym wysokiej rangi piśmie angielskim, a to było w gruncie rzeczy sensacyjne pismo, to i powiedział, że od jedzenia mięsa w konserwach rodzą się takie geny homoseksualne. I na to zdenerwował się Jaruszewicz i powiedział do Jagielskiego, Wietek, ty nie rób nas p***. Taki niepoprawny politycznie. Tak. Niepoprawny politycznie. Panie profesorze, czy ma pan jakieś w ogóle takie przesłanie do młodzieży w dzisiejszych czasach? Bo jak wiemy, pokochać historię, bo ona jest nauczycielką życia. Jest tak ważna. Mamy wspaniałą historię, tylko zbyt wielu nauczycieli ją zanudza. I tu chodzi o to, trzeba rozszerzać, jak młodzież będzie znała tą historię, widziała zdrady, jakie poddawano Polakom i równocześnie heroizm, w jakim walczyły całe pokolenia. Ja jestem zresztą zwolennikiem wizji powstańczej Polski, powstanie styczniowe, heroizm tamtych powstańców. To uważam, że wtedy będą też w życiu odważniejsi, nonkonformistyczni, bo za wiele jest konformizmu albo ulegania jakichś fałszywym prorokom typu Trzaskowskiego, który dla mnie jest w ogóle, no nie chcę użyć złego odwrotu, ale niedojrzały, łagodnie mówiąc. Rozumiem. No ale kobiety go niektóre lubią, bo przystojny. No ale to powierzchowność. No to zobaczcie. Myślę, że wielu polityków na tym niestety żeruje, że tak naprawdę prezencje mają dobrą, natomiast to, co prezentują. No właśnie, to jest prawda. To jest. Rozmija się. No i to niestety, no demokracja, no tutaj upatruje się w demokrację jakąś nadzieję, że może uda nam się odzyskać Polskę, no ale to też ona, to demokracja właśnie powoduje, że... No powierzchowne czasem te sądy, tam właśnie... Powierzchowne osądy, no i one doprowadzają no niestety do tragedii, tak? Bo no jakby nie patrzeć, no jesteśmy teraz, jest wrzesień 2024 i wiemy, że dzieje się tragedia, tak? Powodzie, które są spowodowane w większości, moim zdaniem, zaniedbaniem, nie budowano tych zbiorników, tak. Tak, źle niestety tutaj zagospodarowano, tak, pewne przestrzenie, nie dopełniono pewnych rzeczy, które powinny zostać dopełnione. I no, powtórzyły się problemy. Tak, z 97 właśnie. Z 2010, tak. No, ale to też jest...
myślę, że i bolać mądry po szkodzie, no może teraz wreszcie by tak nie siedział. I też oczywiście zachęcamy tutaj do... No ale jak się blokuje budowę centralnego portu tego CPK, no to... Tak. No to niestety, no tutaj chyba tylko i wyłącznie zebranie się obywateli, tak, sprzeciw obywatelski może cokolwiek zmienić, no właśnie, tak mi się no wydaje. Właśnie. No i tu trzeba budować te struktury, sprzeciwiać się... Mówi się o referendum w sprawie imigrantów. Ja bym dodał, że powinno być też pytanie o CPK. Większość Polaków chce tego i wbrew tym... To też jest zastanawiające, że tylu Polaków jest za i to z różnych opcji politycznych, bo to no właśnie, jednej, no właśnie. No była ta posłanka, nie wiem, czy Koalicja Obywatelska czy z Lewicy, która... Poparłem też CPK bardzo zdecydowanie. Tak, była jedna pani, nie tak, pamiętam jej nazwiska. Bardzo niestety mi się podobały jej wystąpienia. Tak, i okazuje się, że tak naprawdę są tematy ponad podziałami, które łączą no, ludzi, a nie ich no dzielą. Właśnie, no sądzę, właśnie. Sądzę, że może powinniśmy właśnie ich się trzymać. No ja dlatego jestem za łączeniem patriotów przede wszystkim, niezależnie od partii, i muszę powiedzieć, przekonał mnie do tego przyjaciel Tadeuszem Piszbachem, który był jedynym prawdziwym reformatorem naprawdę w PZPR-ze, za to wystąpił z biura politycznego w stanie wojennym, i znajomość z Alicją Teich-Mową, żoną słynnego ministra kultury, członka biura politycznego Teichmy. Ja u niej, ona była kierowniczką wydawnictwa Omega przy Wiedzy Powszechnej. Wydałem dwie pierwsze książki, Węgry i Hiszpania. Ona broniła mnie jako autora przeciwko na przykład poławemu redaktorowi, który chciał, żebym usunął za dużo negatywów o tej Węgrzech stalinowskich i żebym dopisał cytat z Gomułki. Była po stronie autorów. Ale najlepsza była jedna rzecz, ona miała podobnie jakby po prostu z patriotką. I najlepsza była historia, to jak to Ala Teich-Mowa, to pisze w pamiętniku, miała gościa, wysokiego dygnitarza z wydawnictw sowieckich, i wraz z koleżanką zaprosili go na obiad, zaprosili, popiły sobie kobiety, ją też. I to tak zdrowo popiły, że jak poszli razem, zaprowadzili go na Powązki i chciały, żeby on stawiał świeczki za Polaków pomordowanych w Katyniu. Jak przyszło rano i otrzeźwiały, no to ta Teich-Mowa straż. No jak sobie doniesie tam, no to koniec kariery jej męża, członka biura politycznego, i co będzie, ale na szczęście Rosjanin albo nie pamiętał, albo był uczciwszy. Także fajne, także mówię, były i takie osoby, też trzeba pamiętać, bo wielu obozów, ja miałem takie dwie donosicielki w moim zakładzie niestety, w którym byłem, krajów Europy Wschodniej, ale było też uczciwych, no pamiętam pułkownika Biegańskiego, który wtedy ciągle zresztą pisał Armii Polskiej na Zachodzie, z którym mieliśmy świetną komitywę i który po prostu myślał po polsku. Więc trzeba ją też pamiętać, którzy byli walerodyczni wtedy, starali się ratować, co jest możliwe. Tak, trzeba o nich pamiętać. No, też jest taka ciekawa postać, przepraszam, zapomniałam nazwiska, ale może sobie później przypomnę. Też jestem ciekawa pańskiego zdania, może kiedyś uda nam się nagrać. No tak, to... Nacjonalista w okresie II wojny światowej, znaczy przed wojną światową, on w narodowych strukturach był i później właśnie działo z komunistami, PAKS założył. PAKS? Tak. A Piasecki. Piasecki. A to jest właśnie, osoba złożona i jestem za tym, żeby pokazywać całą złożoność. Bo z jednej strony negatywne było to, że no, za co został, uratował życie od Sierowa, że rozwijał kościół dywersyjnie, ale uratował życie wielu makowcom, a między innymi uratował życie Pawłowi Jasienicy, za to jestem ogromnie wdzięczny.
najwspanialsze polskie sejstwa historyczne. Uratował życie wielu idybakowcom, bo miał tam wtedy wpływy, stosunki. Po drugie, jego pakt tłumaczył wiele książek zachodnich katolickich pisarzy, z innymi Grahama Greena i innych. I to jest ta właśnie złożoność, którą warto pokazywać, a nie jednostronność. Próbował przynajmniej robić czy te pewne rzeczy. Czy on był takim Wallenrodem, czy jednak to jest za duże w jakim słowo? Stopniu tak. No i poza tym on miał wśród zastępców Reifa, który w 1981 roku poparł absolutnie Solidarność, za co został odsunięty. Jego słowo powszechne, wtedy katolickie, było najlepszym dziennikiem. Tak jak Czas Gdański był najlepszym tygodnikiem odwilżowym, także to. Tak. Ale tu on chyba przepłacił wysoką cenę, bo z tego co wiem, jego syn został zamordowany. No tak, zamordowany i umorzono, wypuszczono tych zabójców, bo tam wtedy ministrem spraw wewnętrznych był Arnster żydowskiego pochodzenia, ponieważ to było wiadome, że porwali to zemsty Żydzi za jego antyżydowskość, także to. Różne właśnie teorie słyszałam, ale pytanie, czy ci tych, których uwięziono, to faktycznie byli ci, którzy byli winni? Czy do tego nie doszło do rozwiązania? Po prostu pozwolono uciec szoferowi, tam, który był zamieszany i tak dalej. I zresztą o tym pisał znów fajny nasz przyjaciel, Peter Reina, o tej zabójstwie syna Piaseckiego, o tych wszystkich szczegółach. Czyli tutaj też z tej książki można Tak. No wychodzi. No niestety było wiele podłości. Jasne, to jest naprawdę. Ja się cieszę natomiast, że właśnie w czasach PiSu wreszcie przypomniano pamięć żołnierzy niezłomnych, zresztą sojusz i Lech Kaczyński przypominał, a to jest ogromnie ważne. No na przykład też, że na przykład takiego jednego z dowódców niezłomnych, to rzadko, który uratował życie, Antoniego Hedę, którego sam osobiście mianowano generał brygady na kilka lat przed śmiercią. W ogóle są wspaniałe życiorysy. Ja właśnie w swojej książce o historii chcę poświęcić wielki rozdział epopeja ludzi niezłomnych, tak? Żołnierzy niezłomnych. Bo powiedzmy sobie szczerze, Polska mimo takiego wyniszczenia inteligencji w ogóle ludzi wykształconych i odważnych, była jedynym krajem tak zwanej demokracji ludowej, która tak długo trwała partyzantka. Niektórzy zginęli jeszcze w 1957 roku, także ten no, Frontczak ostatni to w 1963 lalu. Także Polska może być dumna z tego oporu, jaki stawiała na różnych sprawach. A jeszcze chciałam, panie profesorze, dopytać, bo pan używa określenia żołnierze niezłomni. A z tego, co wiem, Leszek Żebrowski optuje, żeby... To historyk Leszek Żebrowski, może nie wszyscy... No myślę, że wszyscy widzowie kanału znają pana Leszka Żebrowskiego. I on optuje za nazwą jednak wyklęci, ponieważ twierdzi, że chodzi o to, jak historia wtedy o nich, jak ich wykreśliła. No ja zgadzam się, ja i to wyrażenie używam. Ale uważam, że niezłomnie mimo wszystko jest lepsze. Ale właśnie chodzi o to, że, przepraszam, że się wtrąciłam, że nie wszyscy byli niezłomni, bo niektórzy niestety ulegli, bo po tych torturach komunistycznych, które były tak okrutne. No proszę pani, byli zdrańcy. Był taki agent UB, Wamulis chyba, który u Żbryda wszedł do oddziału i który zamordował jego i jego żonę ciężarną tam właśnie i nic go nie spotkało, toczono śledztwo w latach 90. a on tworzył filmy dokumentalne i tak dalej. Byli zdrańcy, ale była to niewielka grupa. Ogromna część żołnierzy niezłomnych i dowódców zginęła w walkach najczęściej albo w egzekucje. Część rozeszła się oczywiście do domu. Ale i tam byli ścigani, wyszczerzowani. Hedę ciągle przesłuchiwano, już potem jak wyszedł z więzienia, miał najpierw 4 wyroki śmierci, Antoni Heda Czary. Także ja jestem mimo wszystko raczej za żołnierzami niezłomnymi, choć jestem za używaniem drugiej nazwy, bo też pasującej, to zresztą chyba Żebrowski ją pierwszy
użył, a Leszka Cybrudzkiego cenię ogromnie wysoko jako jednego z najlepszych historyków, co jest tym ważniejsze, że zbyt wielu historyków daje plamę, jest wkurzliwych, podporządkowuje się cenzurze poprawności politycznej, a właśnie Leszek Żebrowski jest wspaniale odważny i gratulacje dla niego, tak trzymać. Tak, on od wielu lat działa i też tak, tutaj... Tak, wspaniały. Także dobrze, jeśli państwo robili o nim audycję, bo jest to człowiek ze wszechmiar zasługujący na to. Właśnie dzisiaj mówiłem o Żebrowskim, że powinniśmy go wziąć na te targi, na ten kierwacz. Tak, tak, to jest rzeczywiście, jest też bardzo zasłużony, tak jak i pan profesor, ja tutaj nie zdołałam na początku przytoczyć pańskich zasług, ale to warto wspomnieć, że jest pan doktorem habilitowanym, tak naprawdę pan... No to jest dla mnie ważne, ale ja jestem zadowolony, że jestem honorowym członkiem Węgierskiego Związku Pisarzy, tak. Za to, co robiłem, bo byłem chyba najbardziej znaczącym popularyzatorem kultury węgierskiej. Liczne tak. Książki i setki artykułów. Dokładnie. I odznaczony jest pan też Krzyżem Kawalerskim. A to tobie ja, bo to Polski. Jeszcze w latach 80. chodziło. Ale dlaczego? Bo miałem dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, patriotę normalnego, z którym wyszliśmy pod koniec grudnia 81. roku na długi spacer z ulicy tej Laczej Bareckiej przy Nowym Świecie aż na Stegny, dlatego żeby nie było podsłuchu, bo w jego lokalu w tym gabinecie był na pewno. I właśnie wtedy dyskutowaliśmy jak Polak z Polakiem, co robić w tej strasznej sytuacji. No i Szymonidas mnie chronił wobec donosicieli, wobec różnych i popierał. No byli tacy właśnie. I więc ja jestem przeciwko takiemu łobawemu tylko potępianiu wszystkich. Było wiele świń i duży. Byli fatalni dyrektorzy tego naszego instytutu. Także były tam różne przygody w tym instytucie. A jakie były postacie kapitalne. Paul Landau. Pani, która bardzo wierząca komunistka, która przewiozła złoto z zachodu do Polski, tam, które część generałów oddała. I pani Landau była taką wierzącą komunistką. Bardzo ją martwiło, jak jej pobilaliśmy błędy, ale nie doniosła na żadnego z nas komunistów. Otóż ona, gdy była w czasie na trybunie, w czasie prelekcji na cześć Feliksa Dzierżyńskiego i była tuż, jako zasłużona komunista, tuż za Bierutem i Bermanem i w pewnej chwili prelegent powiedział i będzie z nami tutaj żył zawsze w pamięci Feliks Dzierżyński, pomień gorejący, bo taki pseudo nazywa do Dzierżyńskiego. A ona na to z krzykiem o mój Boże, zapomniałam wyłączyć szelazko, wyskoczyła. Mój Boże. No to cię też ciekawe. Były zabawne historie. No to myślę, że jeżeli oczywiście pan profesor pozwoli, to kiedyś może jeszcze nagramy dłuższe takie posiedzenie, może nawet wywiad Rzekę, w której... Proszę bardzo, który pan profesor... bardzo chętnie będzie co opowiadać. No dlatego, że poznałem wielu ludzi z tych, no między innymi ja zorganizowałem pierwsze spotkanie dla premiera Olszewskiego po jej upadku jego rządu. Rząd upadł 4 czerwca, a ja 10 na Politechnice Warszawskiej. Tylko, i co było ciekawe, dzień im przed poszedłem do Olszewskiego i pytałem go, czy jednak trochę nie, no pierwsze wyjście premiera po upadku, czy to nie był błąd, że on zaczął swój jadowy klub tworzyć z ludzi Porozumienia Centrum Kaczyńskiego, czy Kaczyński siedział w razie, a na to Olszewski z uśmiecha, skądże w
Wczoraj z nim właśnie rozmawiałem, wszystko pozytywnie. No, to ja się ucieszyłem, jak się dogadują, to jakaś wyższa polityka, to. Ale następnego dnia rano, a o trzeciej było spotkanie na Politechnice, kupiłem gazetę, kupowałem bardzo wcześnie i tam widzę niesamowity atak Kaczyńskiego na Rusewskiego, że to jest dywersja, że to jest ten, o, rozmawiamy z przyjacielem moim Kurowskim, co się dzieje, on zadzwonił do Olszewskiego i Zeracy. I co się okazało? Olszewski jeszcze nie wiedział o niczym, choć miał żonę dziennikarkę i Klaczewską, tą dobrą dziennikarkę w Solidarności. I opowiedziałem tą historię Kaczyńskiemu, bo potem się zmęczyłem jednak Olszewskim, bo widziałem, że jest bardzo bierny w różnych sprawach i kandydowałem z Porozumienia Centrum Wybora. A Kaczyński powiedział, Olszewski wyłącza telefon. On rzeczywiście długo śpi. To, co Wałęsa mówił o śpiochu Olszewskim. No trzeba też takie widzieć słabości różnych ludzi. I mówiono, że jego zawód adwokat ciążył na nim, bo to wszystko się przeciągało, adwokat to może ten. I właśnie szkoda, bo za mało zrobił reform. Chociaż miał jedną wielką zasługę, zastopował Wałęsę i Skubiszewskiego w tym zmienieniu dawnych baz sowieckich w nów przyczółki dla agentury sowieckiej. Panie profesorze, no dawkę wiedzy pan zaserwował nam ogromną. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś nagrać. Chętnie. Ja namawiam do odwiedziny mnie. Jest sad, mogą być rozmowy pod czereśnią. Pod czereśnią, tak. A niedawno tam był Bogniewicz. Kiedy się możemy spodziewać nowej książki? Historii to na przyszły rok. Chciałbym na przyszły rok, tak? Tak. To może przy bardzo okazji. Bardzo finiszuję. No właśnie z okazji książki. Super. Bardzo uprzejmie. Panu dziękuję naprawdę. Chce pan coś jeszcze na koniec powiedzieć, dodać coś od siebie? No bo przekaz zawodowy. Pozdrawiam tu. Cieszę się, że... Piecharach znalazłeś takie osoby jak pani i pani koleżanka. Panie profesorze, w takim razie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również widzom. Zapraszamy do lajkowania, do komentowania oraz do subskrypcji kanału. I mam nadzieję, panie profesorze, że jeszcze uda ja nam się kiedyś coś absolutnie nagrać. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.